Niech będzie Pan Jezus Chrystus. Na wieki wieku. Amen. Media sporo czasu poświęcają sytuacji na Białorusi. Sporo się mówi o niezadowoleniu z obecnej władzy. Nie wiadomo do końca, zginęło kilka osób i też nie wiadomo właśnie do końca, czy to z winy milicji, czy w wyniku samych zamieszek. Co ciekawe, nikogo w Polsce za bardzo nie interesuje, ile osób zginęło w ciągu ponad 2 miesięcy zamieszek w Ameryce. Ile codziennie ginie na ulicach Europy Zachodniej, zmultikulturalizowanej. Chciałbym zapytać księdza arcybiskupa, co właściwie ten Zachód ma do zaoferowania Białorusi? No, szczerze mówiąc tak, Białorusia to państwo postsowieckie, które jednak nie poszło zachodnią modelą, a zatrzymało się na rozwinięciu samego siebie. I Łukaszenko jako prezydent już prawie 26 lat tego państwa ciągle to państwo prowadził w takich zakresach, jak to on wziął od Związku Radzieckiego. Oczywiście próbował lawirować między Zachodem i Wschodem i chciał być niezależny jako prezydent swego państwa, nie podporządkowując się ni tamtym, ni tamtym. Szczerze mówiąc, patrząc na to, co się dzieje na Zachodzie, żyjąc tu 9 lat w Polsce, mieszkając 9 lat w Polsce i kiedy mieszkałem prawie 61 lat w Związku Radzieckim, jednak to, co się działo w Związku Radzieckim między ludźmi prostymi, to o wiele ważniejsze było, niż to, co się dzieje na Zachodzie dzisiejszym, który żyje podwójnymi standardami. I tu mówię też księdza arcybiskupa o Polsce. Tak, o Polsce szczególnie. Da. Ja mieszkam tu w Polsce i widzę, że to Polska nie wykonuje jakiejś misji, dlatego żeby szczególnie władza, ona nie jest władza polska. Patrząc na to wszystko, uważam, że nie jest to władza dla Polaków. Raczej to władza, która wykonuje ogólną agendę światowej masonerii i tutaj narzuca nam w Polsce, wszystkim obywatelom, to, co głosi Eurounia, to, co głosi najgorsze rzeczy, które mogą być na świecie. Zobaczmy, za nawet prawicowych rządów w Polsce na wysokiej skali marsze tęczowe, na wysokiej skali seksedukacja, a zobaczmy, co było ostatnim momentem, jakie byli kandydaty na prezydentów. Pomijając ich, nie wchodząc w ich sumienie, ale jakie głosili oni agendy. Że w katolickiej Polsce agenda faktycznie tęczowa, a nie ogólnoludzkie wartości, no to jest karygodne dla Polski. To jest wielki znak zapytania dla Polski. Polsko, gdzie ty idziesz? Kowadis Polonia. Czy nie skończysz tam, gdzie skończyła w II wojnie światowej i nie pomogło ani święci, ani męczennicy, dlatego żeby obronić, może reszta będzie obroniona, a wszystko inne zginie tak jak wszystko. Jeżeli Polska, głosem Polski gadają dzisiaj Zachód na Białoruś, to co możemy zaoferować Białorusi? Zniesienia przedsiębiorstw, przeniesienia na terytorium Białorusi agendy tęczowych marszów. Na razie w Białorusi nie ma tęczowych marszów. W Rosji nie ma tęczowych marszów i to jest zabronione. W Kazachstanie nie ma tęczowych marszów, w Kirgizji, w Tadżykistanie, w Uzbekistanie, w Turkmenistanie nie ma tęczowych marszów. Ja nie widzę, że Zachód ma czym się szczycić. Zachód mówi o wartościach swoich. Jeżeli wartości jest, to prawdziwa wartość jest tylko tych ludzi, którzy wierzą w Chrystusa, którzy mają jako za agendę 10 przykazań Bożych. Jeżeli tego nie ma, to wartości prawdziwych nie ma w żadnym państwie Zachodu, jeżeli oni walczą z Chrystusem i walczą z przykazaniami Bożymi, walczą z Kościołem. Jeżeli taka sytuacja jest, to państwo polskie jest jeszcze jakie? Do kogo ono należy? Ono jest masońskie państwo czy jakie? I dlatego co możemy zaoferować Białorusi? Ja nie widzę, że Polacy mogą zaoferować coś z Białorusi lepszego, bo oni sami poddali się temu wszystkiemu najgorszemu, co jest na Zachodzie. I rozpowszechnili to po Polsce. Dzisiaj ludzie nie wiedzą, znajdują się w takiej agendzie zamętu, nie wiedzą, co ich czeka. Pacyfikuje się te ludzie, którzy mówią prawdę, te ludzie, którzy donoszą i o tych wirusach, które tutaj ciągle musuje się ta prawda, że wirusy jeszcze działają, pandemia działa, ciągle bombarduje człowieka, może zwariować od tego wszystkiego, a im to na ręki, żeby naród był ciągle w strachu, to my tego strachu chcemy też napędzić na Białorusinów. Oni żyją bez tego strachu, oni żyją bez masek. My żyjemy w maskach. Tutaj z woli Billa Gatesa, Sorosa i innych, którzy wychowywali swoich pacholków tu w Polsce, którzy rządzą w Polsce, wychowywali dlatego, że dawali im pieniędzy na ich migranty i oni teraz wykonują ich agendy. Oni nie są ludzie wychowani w Polsce, wykształceni w Polsce, żyjący w Polsce jako obywatele Polscy. Dlatego te ludzie, którzy nie są Polakami takimi prawdziwymi, co mogą wnieść dla Polski samej, a co mogą wnieść do Białorusi. Nie wszystko jedno, co będzie na Białorusi, aby wykonać opłacalną swoją pracę, jako dając swój głos do tego, żeby głosić na Białorusi Łukaszenko idź precz, a my tobie damy nie wiadomo kogo, kota w worku. To jest nie do przyjęcia dla normalnych ludzi. Dla tych, którzy wasali, dla tych, którzy 95% środków masowego przekazu to jest podane albo anglosaksom, albo masonom żydowskim i 5% jakichś środków masowego przekazu, które mają tylko małą liczbę jakichś programów, które mogą uświadomić ludziom, tym, którzy naprawdę interesują się, co się dzieje na świecie, to oni to ich nie obchodzi, bo ludzie patrzą telewizory zwykle i patrzą zwykle programy, które ciągle bombardują ich tam najgorsze bzdury. A dlatego te same najgorsze bzdury przejdą do Białorusi. No jeżeli oni jeszcze zniszczą Rosję, no jeszcze zniszczą Kazachstan i tak dalej, no i co dalej? Przecież to diabelstwo tak czy inaczej jest ukarane dawno. To diabelstwo tak czy inaczej jest zniszczone przez Pana Boga. I tak czy inaczej przyjdzie Bóg i to wszystko rozliczy w jednym momencie. Dlatego mnie przykro, będąc Polakiem i widząc, że Polacy propagandują te rzeczy, które do nich nie należą. Właściwością Polaków jest wiara, wiara ojców 1050 lat chrztu, a nie maski w kościołach. I teraz przychodzą, jak mnie jeden ksiądz pisze, przychodzi jakaś komisja urzędowa, do księdza, który rozdaje komunię na kolana i do ust i bada jego, co on tam robi, ażeby go potem ukarać. A przecież jest w kościele komunia na kolana i do ust w kościele katolickim. I tak powinno być wszędzie i zawsze. I z jakiej racji ma komisja jakoś przychodzić i księdza wystraszyć tam w Polsce, co się dzieje? To ja tutaj jestem pod wielkim pytaniem, gdzie ja się znajduję. Niby Polak, a gdzie ja się znajduję. Nie przyjechałem do swojego kraju, ja swojego kraju nie poznaję. Jestem z Kresu, na Kresach byli gorsze rzeczy, ale każdy, kto chciał walczyć za prawdę, mógł walczyć za prawdę. Nawet ceną więzienia. A tutaj wszystko jest taki walec, taki diabelskiej propagandy mainstreamowej, która nie daje żadnego szansu komukolwiek innemu wybrnąć z tego i to samo przejdzie do Białorusi. To samo przejdzie do Rosji. Nie ma, ani na świecie nie będzie ani jednego zdrowego rozsądku, który powiedział inaczej. Nawet Putin, tutaj też w Polsce ciągle Putin zły. Ja nie myślę, że Polacy i Rosjanie mają między sobą powinni mieć jakieś zatargi. Raczej te, które rządzą Polakami i Rosjanami, a w Rosji rządzi francuska masoneria, w Polsce tak samo francuska masoneria rządzi, raczej oni skłócają Polaków i Rosjan, żeby mówić, te na was to napaść, a te na was to napaść. I na tym jest polega taki błąd. A te na szachownicy rozgrywają sprawy zupełnie innych ludzi. Jeżeli do Białorusi taka agenda przyjdzie, to te biedni Białorusinie, tak jak Polacy już biedni za 10 lat znajdowania się w Eurounii, oddali wszystko, co tylko mogli. Bo przychodzą coraz niby to pod hasłami prawicowymi, przychodzą coraz gorsi ludzie, którzy nic nie robią dla tego, żeby Polska była Polską. Nic nie robią dla tego. I Polska już nie jest semper fidelis. Ona już jest bardzo za słaba. Tak jak kiedyś mówiono, Polonia semper fidelis. To już wielkie pytanie. I na niego nawet nie ma odpowiedzi. To gdzieś margines, ten najświętszy margines, którego dzisiaj marginalizuje po wszystkim, odrzucają od wszystkiego głosu. Te ludzie najlepsi, ale oni nie mają przybicia. A mają przybicia tylko te. Dlatego głos większości dzisiaj, jakby wygląda tego kolektywnego zachodu, tych prezydentów i tak dalej, to wygląda karygodnie. Jak oni jeden między drugiemu tak się uśmiechają, a tam prosto gotowi w lada chwili ułożyć nóż jeden drugiemu do plecy. Jeszcze niedawno Pompeo spotykał się z Łukaszenko i uśmiechali się, pociskali jeden drugiemu ręki, bez masek stali jeden i drugi, nie zważając na koronawirusa w Stanach Zjednoczonych, gdzie najwięcej tych chorych, a jednak tam mogli sobie stać razem i nie był Pompeo w maseczce. Natomiast jak tylko Łukaszenko nie działa według zachcianek Pompeo, to Pompeo od razu mówi, że będzie inaczej. Będą sankcje, będą personalne sankcje, będzie ukarania. A jakim prawem Stany Zjednoczone czy Eurounia stają się arbitrami nad innymi ludźmi i narodami w tym świecie? Jakim prawem? Takiego prawa Pan Bóg nie daje nikomu. Bo ONZ nie działa, a działają tylko kapryzy tych mocodawców, którym się wydaje, że wszystko w ich rękach i złoto, i władza. I oni mogą robić co chcą z każdym ludem i narodem. I przyjdą na takich ludzi mocarzów, przyjdą też swoje dni żałoby i bólu. I potem zobaczą, że to, co oni robili, nie warte złamanego groszu, do którego nie prowadzili ludzi i narody. Tak co sprzeciw Łukaszenko temu wszystkiemu, co propaganduje zgniły Zachód, bez wartości chrześcijańskich, to nie jest wartości wszystkie inne. Wartości, które dzisiaj propaganduje Zachód, to jest wartości pochodzące z piekla i propagowane przez masonów i pacholków. Te wartości nie mają przyszłości, bo ta przyszłość tylko może być w Bogu. A o Bogu się nie mówi i nie głosi się prawdy, a podwójne standardy, zakamuflowana prawda, która nie idzie od Boga, a od diabła, który tak samo chytrzy, kusi Adama i Ewę i każdego z nas przez całe nasze życie. Nie dajmy się zwariować, ludzie normalnie, bierzcie się w garść i sprzyjajcie temu diabelstwu, bo inaczej będziecie wszystkie z rękami w nocniku, rano czy późno. Zaknybluje nas to diabelstwo i potem będziemy takie same jak inne. A oni się nie dają, dobrze robią, uważam. Mieszkałem tam, wiem co się dzieje. A tu widzę, że tu więcej propagandy w Polsce, propaganda zachodnia. Jak mówi Eurounia, jak mówi Stany Zjednoczone, Polsce to samo powtarzają. Jak papugi, to samo powtarzają i nic nowego nie ma. To jest stary jak świat, diabelska propaganda. Nie dopuszczają się ludzi, te, które nie ma dyskusji między prawdziwymi mówiącymi i źle mówiącymi, a jest tylko mainstream. Z drugiej strony, jak Unia Europejska, kraje Europy Zachodniej wmieszają się w polskie sprawy i mówią, że tutaj się demokracja kończy, to my się oburzamy, ale jak my się mieszamy w sprawy Białorusi, to nikt nie widzi problemu. No właśnie, ale oburzamy się, delikatnie oburzamy się, żeby oni jeszcze więcej na nas się nie oburzyli. To takie też wasalstwo, takie, ja przepraszam Pana, że może tam kichnąłem troszkę głośniej, czym ten. To jest gdzie honor, Polacy? Gdzie wasz honor? Gdzie wasza duma? Duma na papierze i honor tylko, jak to się mówi, sabelki już dawno wiszą na gwoździach, na ścianach. Te duchowne sabelki trzeba wziąć w ręki i walczyć z tym wszystkim diabelstwem, bo widzicie, wszystkie zniszczeni. Już jest zniszczone wszystko. Nawet na marsz pandemii też nie wychodzi dużo ludzi. Reszta to tak już uwierzyli we wszystko, że to może tak chodzić i wszystko będzie dobrze. Z jakiej racji nagle państwo tak zaczęło dbać o mnie, czy o Panu więcej, czy moja mama rodna? Ja bardzo wątpię. Wczoraj oni nie dbali o mnie, tylko dbali o moją kieszenię, o to, co mnie zbyteczne w moim portmonecie. Niedobrze liczą. A o moje zdrowie? A ich nie obchodzi wcale moje zdrowie. Oni mówią o miliardzie ludzi na świecie. Im wystarczy bogaczom, żeby im służyli reszta. A nie troszczy się o to, że byli ludzie i napełniali Królestwo Niebieskie. Im to nie chodzi o to. Tak, jeżeli Polacy powtarzają to samo, to oni prosto małpują tych, którzy małpowali z nich tak samo kiedyś, na początku. Obudźcie się Polacy i bierzcie przykład raczej z Białorusi, a nie z tych, którzy wam tam kuratorzy mówią głupie rzeczy. Mówię do wszystkich, do panujących i do podwładnych. I szczególnie do Kościoła, który dzisiaj jest w bardzo bolesnym stanie. Biskupi powinni być na wysokości zadania i mówić ludziom, co się dzieje. Oni zamknęli usta, sami sobie zakneblowali i wtedy naród jest tak biedny, poniewierany w Polsce katolickiej. Amen. Dziękuję bardzo księdzu arcybiskupowi. Żeby nie przedłużać, bo to tak... No myślę, że wszyscy są zadowoleni. Będą zadowoleni ze słów arcybiskupa. Dziękuję bardzo, Bóg zapłać. Bogu nie będę dzięki. Jemu chwała na wieki.